Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim państwa gościem jest Paweł Tanajno, kandydat komitetu wyborczego Odkorkujemy Warszawę, Rikcz Tanajno Hawajska Plus. Dzień dobry. Udało się, gratuluję. Nazwa komitetu bardzo nietypowa. Hawajska Plus. O co chodzi z Hawajską Plus i z Rikcz? Nazwa komitetu musiała taka być, z tego względu, że przez niemal 2 miesiące kampanii na temat tego komitetu nie powiedziano nic. No więc lista wyborcza, ta książeczka jest dla nas kolejną szansą, żeby dotrzeć do warszawiaków, więc to będzie taka kolejne święto demokracji, w którym wyborcy dowiedzą się o istnieniu komitetu, czytając listy wyborcze. No ale chyba nie dowiedzieli się, bo w sondażach ma pan 0%, a w poprzednich wyborach na prezydenta Polski zajął pan ostatnie miejsce. Dlaczego? Wie pan co, jeżeli chodzi o sondaże, to ja uważam w ogóle, że tak naprawdę już wybory są przesądzone. A jeżeli są przesądzone, to tak naprawdę jeden głos poszczególnego warszawiaka już nic nie zmienia. No więc po co mają głosować na Platformę albo na PiS, skoro sondaże już przesądziły wybory? Lepiej niech zagłosują na Pawła Tanajno. Będą wtedy oryginalni, wyjątkowi i jak spotkają mnie na ulicy i powiedzą: panie Pawle, głosowałem na pana, to ja powiem: a, to pan. No bo skoro mam 0% i jedna osoba zagłosuje, wow, to będzie ten wyborca. Tak więc zachęcam wszystkich, żeby się nie wtapiali w ten tłum bezimienny głosujących na PO-PiS, tylko na mnie, wtedy będziecie wyjątkowi, indywidualni. Ale po co pan kandyduje? Kandyduje pan, za przeproszeniem, dla jaj, czy pan, że po to, żeby strollować głównych kandydatów? No nie, moment. Dla jaj to kandyduje PiS i PO. A czy dla jaj? I dla mamony, tak? No, dla jaj to sobie robią jaja z nas, opowiadając o 19 dzielnicy, 3 liniach metra w 5 lat, a dla mamony dlatego, że jakby ogłupiając ludzi różnymi sztuczkami manipulacyjnymi, mają szansę dorwać się do kasiory. A ja startuję po to, że od 25 lat mam dosyć tych pajaców, no z różnych partii politycznych, którzy tu startowali, ciągle obiecywali, nic nie robili, i postanowiłem wyśmiać ich. Nie wyśmiać wyborców i wybory, tylko wyśmiać ich. Więc jeżeli ktokolwiek w Warszawie chce wyśmiać Trzaskowskiego albo jakiego, może zagłosować na Pawła Tanajno. Sondaże są, tak jak powiedziałem, już z góry ustalone, nie trzeba się przejmować, wystarczy głosować na nasz komitet. Pańskie propozycje dla Warszawy to? No, właściwie wszystkie moje propozycje można zapisać w 2 punktach, tak? To znaczy, pierwszy to jest, jako warszawiak, tak sobie myślę, słuchając tych wszystkich kandydatów w samorządzie, oni chcą wszystkie problemy rozwiązać, ale dla mnie i dla moich znajomych, dla przeciętnego warszawiaka, tak naprawdę te wszystkie rzeczy poruszane w kampanii są bardzo marginalne. To znaczy, kandydaci koncentrują się na jakimś bardzo wąskim elektoracie, a ja chciałbym zlikwidować korki w Warszawie. No i jak pan chce zlikwidować korki w Warszawie? A widzi pan, jest bardzo na to racjonalny plan, totalnie olany przez wszystkie media w Polsce. Otóż, proszę pana, rozwiązania technologiczne istnieją, plus reorganizacja ruchu. Po pierwsze, wszyscy znamy coś takiego jak Google Maps, które potrafi nas przez Warszawę przekierować, wybierając optymalną trasę z uwzględnieniem aktualnego stanu na drogę. Tak. Tylko, że ten system działa after, tak? Czyli najpierw musi coś wystąpić, Google zbiera dane i nam wysyła optymalizację trasy. Pomyślmy, co może zrobić miasto, gdyby w ogóle zgromadziło takie dane, jakimi Google dysponuje, co nie jest trudne, można kupić od jakichś firm, można współpracować z Google, można samemu wprowadzić system, który będzie to zbierał, tak? Na przykład aplikację Warszawiak z mapą nawigacyjną. Gdyby miasto miało takie dane, a ich nie ma, co jest w ogóle, wie pan, w XXI wieku porażające, że miasto nie wie, jak warszawiacy się poruszają. Oni tak na oko wiedzą, tak? Mają te czujniki jeszcze magnetyczne w pasach, że tam wiedzą, ile aut przyjeżdża, ale gdzie one jeżdżą, jakie są strumienie, jak się rozłożą gałęzie, nie wiedzą. Gdyby miasto miało takie dane, może przede wszystkim zreorganizować ruch. Może zmienić sygnalizację świetną automatycznie, dostosowując ją do aktualnego ruchu, przepuszczając i tak dalej. Do tego można dołożyć, jak już będziemy mieli te dane, to możemy bardzo łatwo dołożyć prostą reorganizację ruchu. Ja na przykład proponuję, żeby zlikwidować to, co każdy kierowca w Warszawie widzi, co jest absurdalne. Żwirki, Wigury. Wow. Jedziemy do centrum, przeciwny pas do lotniska pusty, tak? Jana Pawła. To samo, tak? No wiemy, jak funkcjonują. No i teraz prosta sprawa. Tworząc na wzór Nowego Jorku zmiennokierunkowe główne, no powiedzmy, 8 arterii rozchodzących się promieniście we wszystkich kierunkach, de facto można zlikwidować bardzo dużo problemów związanych właśnie z tym korkiem. Oczywiście, co to znaczy likwidacja korku? To, że będzie ruch płynny. To nie znaczy, że każdy przejedzie 100 na godzinę po Warszawie, tyle nie można, ale niech każdy przejedzie po te 50 km na godzinę płynnie, nie stojąc, żeby przejazd, nie wiem, z Bemowa na Mokotów w godzinach szczytu nie trwał 1,5 godziny, ale 30 minut.
żeby to były akceptowalne czasy. To jest możliwe. Nie jest tak, że w tego typu metropoliach korki są, będą i nawet pańskie propozycje... Ale jakich tego typu? Wie pan, Paryż, weźmy Paryż. Zabudowa od 200-300 lat praktycznie niezmieniona. My mieliśmy miasto w gruzach, wytyczyli trasę Jana Pawła, północ-południe, mamy Wisłostradę. Wie pan, Warszawa wbrew pozorom jest bardzo nowoczesną metropolią, to znaczy ma dużo tych tras, tylko one są tak totalnie zaniedbane, jeśli chodzi o organizację. Wiadomo, samorządowcy wolą wydać kupę pieniędzy na budowę czegoś, no bo wiadomo, przetargi, firmy budowlane, ale jak trzeba się wziąć za te szczegóły, bo ja mówię o szczegółach, tak? Trzeba zorganizować szczegóły. No to nie ma chętnych, bo na tym się nie da zarobić, na tym, przy tym trzeba się narobić, trzeba pogonić urzędników do pracy. Patryk, jaki się... chce dwóch, trzech mostów dla Warszawy i to pomoże komunikacji warszawskiej. Jezu, panie redaktorze, no przecież to są jaja w ogóle. Jak można mówić Patryk Jaki chce, a Paweł Tanajno chce, żeby Patryk Jaki jutro poleciał na Księżyc. No, to nie ma znaczenia, co on chce, może co on mówi. Może polecieć do ratusza, a nie ile, na Księżyc. Warszawiacy, od 25 lat słuchamy takich Patryków Jakich, takich Rafałów Trzaskowskich. To są jaja. No. Oni se z nas żartują. W ogóle po co zastanawiać się, co oni mówią? Po co? No bo są u władzy, albo są głównymi partiami opozycyjnymi. Ale co? To nic nie zmienia. Od nich zależy ta posiadanie władzy w Polsce, łączy się z posiadaniem dopływów pieniędzy z naszych podatków. I z niczym więcej w przypadku samorządu. Może to jak pan chce rozhermetyzować tą scenę polityczną? Paweł Kukiz już próbował. Cisza. Moim pomysłem była satyra polityczna. Jak ona wypadnie ostatecznie, zobaczymy, bo sondaże to, tak jak powiedziałem, nieważne. Rozhermetyzowanie na pewno, muszę się przyznać od razu do porażki, na pewno wymaga zjednoczenia pokoleniowego. No i wie pan, jeżeli ja... Patryk, mając, jaki pan? Ja panu powiem. Paweł mam Trzaskowski, właśnie to samo pokolenie. Ale nie, no wie pan, no to pójdę ostro, tak? No nie, no Hitler-Jugend, tak? To też niby nowe pokolenie, ale jednak cały czas ta sama linia, tak? Ja mówię o nowym pokoleniu, nie SLD, ale razem, tak? Nie PiS, ale Kukiz 15. Nie Platforma Obywatelska, ale Ruch Odnowy Liberalnej, który prawdopodobnie założę, tak? Po tych wyborach. Jest nowe pokolenie ludzi. Ci starzy, nawet jak mają młodych kandydatów, oni są zepsuci już do szpiku kości. To jest mechanizm, który niszczy takiego Patryk Jaki, on już jest zniszczony, tak? To z niego już nic nie będzie. On już wie, jak ta władza działa, on wie, że obywateli należy ogłupić i utrzymać się przy stołku. Nikt nie szanuje obywateli. Potrzebna jest nowa zmiana. No tylko problem jest taki, że jeżeli dla Zandberga największym wrogiem jest Kukiz, którego uważa za jakiegoś nacjola, nie wiadomo jakiego, no to sorry, no to wygra Patryk Jaki, panie Zandberg, tak? Jeżeli będziemy nawzajem, nie będziemy widzieć, że tak naprawdę podział sceny politycznej przebiega przez kolegów z post PZPR-u i kolegów z post Solidarności i teraz my, nowe pokolenie lat, nie wiem, 80., 90., które jakby te rzeczy tam... Solidarność, PRL, to już jest historia, tak? Jeżeli nie zauważymy, że taki jest przedział, no to będziemy w tym dryfować dalej, w tym bagienku, co jest. Jeżeli obywatele wywrą presję i w końcu ci działacze nowych formacji zobaczą, że potrzeba, tak naprawdę fajnie by było, gdyby do takich wyborów parlamentarnych albo do Sejmu był podział następujących: PiS, PO i my młodzi. Oczywiście to jest szerokie, bardzo szerokie, często rozbieżne, ale jaki mamy wybór? Wybór jest taki, albo nikt z nas nie wejdzie, ani do Sejmu, ani właśnie w tych wyborach nie wygra, albo nagle jakby policzyć, to PO ma 30, Platforma tam ma 20, jak 20 ileś, jeżeli się sumuje pozostałych, to oni też mają 20-30. A to może wyborcy, Polacy potrzebują poważnej propozycji, a pan proponuje hawajską plus, pizzę, momencik, o czym rozmawiamy? Rozmawiamy o tym, że nie udało się porozumienie do wyborów warszawskich. Było blisko, nie będę wnikał jakby w szczegóły, powinien być jeden kandydat i byłoby super, mielibyśmy szansę przełamać do drugiej tury. Ktokolwiek wejdzie do drugiej tury zamiast Jakiego albo zamiast Trzaskowskiego, na pewno wygra następnej, tak? Trzaskowski nie miałby... Tak naprawdę, panie redaktorze, gdyby Patryk Jaki tak z całego serca chciał zniszczyć ten mafijny układ w Warszawie, to on powinien zrezygnować. Bo większość moich znajomych, ludzi, którzy głosują na Platformę już naprawdę tak, no już nie, no aby nie PiS. Gdyby nie było Jakiego, to oni by sobie właśnie wybrali któregoś z tych alternatywnych kandydatów i jeden z nich by wszedł do drugiej tury, bo Trzaskowski nie wygrałby w pierwszej. I w drugiej turze wszyscy pokonają Platformę, oprócz PiSu. Tylko PiS nie może pokonać Platformy. Więc jeżeli nie chodzi o władzę, nie chodzi o żłób, no to ja apeluję na tej antenie, Patryk Jaki, zrezygnuj dla dobra Warszawy, jeżeli jesteś uczciwy. Jeżeli chodzi tylko o władzę, no to bawmy się dalej w PO, PiS.
i rozdrobnioną resztę. Powiedział pan na początku, że wiadomo, kto te wybory wygra, wszystko wiadomo, kto wygra. No tak, sondaże, bo pan się pytał o sondaże. Sondaże już zdecydowały. Według pana, co się wydarzy po 21 października, ewentualnie 4 listopada? Kto zasiądzie w ratuszu? No, jeżeli nic się nie zmieni, nie wydarzy się cud, a on jest możliwy, zawsze jest możliwy, że nagle wszyscy ci liderzy tych drobnych na przykład rezygnują i Państwowa Komisja wykreśla i zostaje jeden, no to jest szansa, że do drugiej tury wyborów wchodzi ten jeden. Albo Patryk Jaki, uczciwy, prawy i sprawiedliwy, powie tak, to ja jestem przeszkodą w pokonaniu Platformy Obywatelskiej w Warszawie i rezygnuję. Tak więc wie pan... Mogą się zdarzyć cudy i nie ma sensu, jeżeli nie ma sensu dywagować. Natomiast jeżeli nie będzie żadnego cudu i tak będziemy sobie płynąć, tam każdy te swoje procenciki będzie zbierał, no to wygra Rafał Trzaskowski. Pana Patryk Jaki nie przekonuje ze swoim programem, ze swoją uczciwością i ambicją dla Warszawy. Nie no, uczciwość Patryk Jaki, uczciwość Trzaskowski, no to są takie właśnie, to poruszamy się w granicach absurdu. To ja już wolę mówić o Hawajskiej Plus niż uczciwość Jaki, uczciwość Trzaskowski. A Trzaskowski to będzie kontynuacja... prezentura Hanny Gronkiewicz-Waltz? A czego możemy się spodziewać innego? No, na rozsądek, czego można się spodziewać innego? No przecież to wszystko trwa. De facto warszawski samorząd to jest kontynuacja od lat taka sama. To tylko się zmieniają ludzie, którzy rozdają karty właśnie w tych przetargach. O, pani Glusman mówiła przed chwilą, że tam wiadomo, tu se wpiszą, zrobią opracowanie na ileś tam milionów na most, potem tego mostu nie realizują. My jako warszawiacy nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych rzeczy. My ciężko pracujemy od godziny, kurde, 8 do 18 dzieci. Kto ma czas dłubać w tych wszystkich szczególikach warszawskich, tak? No i niestety Warszawa jest traktowana w taki uproszczony sposób. Polityczny, nie samorządowy. Długi marsz chyba przed panem, bo przed panem wybory parlamentarne, później na prezydenta Polski pewnie również będzie pan kandydował ponownie. Nie wiem. To wszystko zależy. Zależy od bardzo wielu czynników. Ja chciałbym bardzo, żeby scena polityczna anty-PO, anty-PiS stworzyła blok wyborczy. Nawet niech on będzie rozstrzelony totalnie od partii Razem po Kukiza, ale niech to będzie blok wyborczy, przecież można się potem tymi mandatami, można sobie zrobić sondaż, można się podzielić mandatami jedynkami, podzielić się tak, jak wychodzi to z sondaży. Chodzi o to, żeby przełamać Schetynę i Kaczyńskiego, bo to są najgorsi, to są najwięksi wrogowie naszej wolności, suwerenności i naszych pieniędzy tak naprawdę. Ciężka praca przed panem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję 21 bardzo. Października będą mogli państwo zdecydować, czy chcą, że Paweł Tanajno został prezydentem Warszawy. Dziękuję za rozmowę. Powodzenia życzę. Dziękuję wszystkim.